Hola, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku serii The Stanley Parable. Kamerka mi się nagrywa? Nie chciałem zamykać! Nie chciałem się zamykać, no goddammit! Ja pierdzielę, no kurde, no! Smutno mi się zrobiło! Dobra, never mind. No to z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku serii The Stanley Parable. A dzisiaj... No cóż... Nasz bój z narratorem trwa, więc, no cóż, ten bój z narratorem generalnie wam powiem, że no jest trochę nierówny. No, tylko najpierw musisz... Who farted? Boże, co za zakubek. Ja pierdzielę. No dobra, ale w każdym bądź razie, chodzi mi tutaj o to, że... No cóż, ta walka z narratorem wydaje mi się trochę nierówna i nie tak mocno na korzyść narratora, także... No cóż... Chyba czas trochę poszukiwać. Stanley, this is me being serious. In fact, this is my serious room. It's where I come to be serious. That table is the most serious table I could find. I looked at many, many tables, hundreds of tables. It's possible I looked at over 1,000 tables. I honestly don't know. The specific number isn't as important as the understanding that of all tables I looked at, this one is the most serious. To ci się musiało naprawdę nudzić. To impress upon you the extent to which this is the most serious room I have, which is why I brought you here. You just tried to activate server cheats, which of course runs the risk of breaking the entire game. You've got no respect for the strict order of scripted narrative events, and I just can't have that. It's time to get serious, Stanley. No jokes, no games. Outside of this room, I might be more tolerant of those things, but now we're in the room. Which is why I'm subjecting you to the most serious punishment I can think of. 100 billion trillion years standing here in the serious room. Perhaps after that, we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything. But until then, serious room, go. No, i to jest właśnie poważny pokój, w którym będziemy stali i nic nie robili. Także jedyne, co nam zostaje tutaj, to rozpoczęcie gry ponownie. Ale, z drugiej strony, odnośnie tego tutaj zakończenia, odkryłem... Przez przypadek przy nagrywaniu właśnie tej gry, przy próbie właśnie rozpoczęcia nagrania, że jak wpiszemy jeszcze raz tą komendę, to się prawdopodobnie odbędzie jeszcze inny dialog. Także jeszcze raz, spróbujmy. Did we not have the talk? Are we not in the serious room this very moment? Did I not tell you how many tables I looked through? I'm going to be conservative and say it was somewhere in the tens of thousands of tables. Any reasonable person would say I spent an absurd amount of time doing nothing but looking at tables. To ja ci ponownie powiem, że się znowu nudziłeś. I took a hell of a lot of notes. I kept the notes in a different room. That room is less serious than this one. It's more of a notes room. Again, wow, ambitna nazwa. To convey how serious I feel this cheating issue is. And I'm sure you'll agree with me once you've fulfilled your new punishment. Infinity years in the serious room. I generally have trouble reading human emotions, but I'm going to go out on a limb here and say that you're devastated by this crippling new punishment. As well you should be. It's the most serious I could think of. Can you get more serious than that? No, you can't. Don't try. Zasadniczo nieskończoność nie jest liczbą. Tak zacznijmy od tego mniej więcej. Także, mogę stąd wyjść? Bo nie podałeś konkretnej wartości, ile tutaj to jest, no... Ile to jest właśnie tutaj, jaka konkretna ilość czasu mam tutaj spędzić, bo... Jakby patrzeć, no... Od 0 do miliona mamy nieskończoność liczb, od 0 do 1 mamy nieskończoność liczb, od 0 do 100 miliardów trylionów to też jest nieskończoność liczb. Także, no cóż, mamy tutaj pewien paradoks, także... Równie dobrze tą nieskończonością mogła być, nie wiem, godzina, równie dobrze mogłyby być 100 lat, a równie dobrze mogłaby być tutaj sekunda. Także, narratorze, mógłbyś mnie wypuścić? Czy znowu mam użyć cheatów? Boże, będę się z nim tak bawił. Jeszcze to w... Why? The problem is clearly the serious room. It isn't serious enough. That's on me, Stanley. I apologize. I'm going to the store to look through more tables.
Hopefully I find one that conveys how wrong what you're doing is. Now, where did I put those notes? Jest spora szansa, że nikt nigdy więcej nie wpadł na to, by wpisywać kody po parę razy. Także macie jedyną niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć taki ending. Dobra, coś będzie dalej? Bo widzę, że tutaj nic nie będzie specjalnego. Nie. Za czwartym razem, jak już będziemy wpisywali właśnie komendę na kody, to niestety, ale narrator nic nie powie. Widocznie znowu ma brak zajęcia i zajmuje się poszukiwaniem poważnego stołu. Dobra. No to w takim chorym układzie rozpoczniemy grę od nowa. I dzisiaj, i w końcu przejdźmy już do meritum, do właśnie właściwej części tego odcinka. Nie do zamknięcia się w pokoju. Okej, mamy tutaj to, ale jeszcze się tym nie chcę zajmować, ale póki co... Chcę się udać teraz na prawo. Bla, 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 stanął przed dwojgiem otwartych drzwi, wybrał po prawej. To nie była tak naprawdę właściwa droga, Stanley wiedział o tym doskonale, chciał się przyjrzeć tam poczekalni. Właściwie to jest pokój socjalny, dobra, przepraszam. Pokój warty podziwiania, tak bardzo, że od razu przez niego przejdę. Bla, 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 fajnie, wszystko bardzo pięknie. Mógłby się przestać powtarzać, Stanley jest bardzo słaby w posłuchaniu poleceń. I Stanley teraz spadnie sobie na dół. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. I to by było tyle. Nie, to nie jest koniec odcinka, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Wszyscy jego współpracownicy zniknęli. Co to może znaczyć? Bla, 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 bla. Dobra, ale teraz serio, zajmijmy się jeszcze jednym endingiem, który... No cóż, również jest interesujący. Zresztą jak wszystkie inne endingi właśnie w tej grze. Tak, pokój specjalny, strata tata. Nie mógłbyś po prostu zrobić tak, że... Przechodzimy od razu tam, gdzie po prostu tego chcę? Albo coś w tym guście? Śliczny, piękny pokój, naprawdę, zaprawdę. Fajnie. Pierwsze drzwi po lewej. Nie! Drzwi na wprost! I na platformę. Dobra, no to chodźmy na platformę. O, proszę bardzo. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. This someone wow. Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. No dobrze, no. Stanley, your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's wow. No dobrze, no już zrobię to dla niej. Kimkolwiek ona jest. Choć mam nadzieję, że nie jesteś ciową. Dryn, dryn! You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your żarówka charakterystyczna dodatkowych przesłuchań. Then pick up the phone. Yo! Pick up the phone! Łaza! Pozdrow dla kumatych. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Aleś ty śmieszny. Nie. 2 na 10. How about no? Sorry, but you're in my story now. Jak to twoja odpowiedź? Ale przecież gra nazywa się Przypowieść Stanleya, czyli o Stanleyu to jest opowieść. Czyli to, że ja kieruję Stanleyem, czyli to jest opowieść o mnie, czyli to jest moja historia, więc to ja
mogę jedynie wpływać na to, co się dzieje w tej historii. Ja! Nie ty! Ja! Nie ty w sensie ty widzu, tylko ty w sensie narrator, ten dupek, to tam komentuje wszystko, no, co się dzieje w tej grze mniej więcej i... No kabano, to jest moja opowieść, nie twoja! Cepie. Mogę jakoś... Jakiś młot kowalski albo coś? Poproszę? Jeden? Albo nie wiem, kula do burzenia? Chętnie bym skorzystał z cheatów, ale niestety znowu trafię do poważnego pokoju. Który nie jest dość poważny, bo... A nie, bo narrator jest zajęty generalnie tam... szukaniem kolejnego poważnego stołu. Dobra, wejdźmy tam. End? Dzień dobry, panie pracowniku 427. Naciśnij 4 na klawiaturze. Aha, taka minigierka mówicie. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Proszę nacisnąć U, żeby kontynuować dalej opowieść, rozumiem? Wow. To teraz chyba naprawdę się dowiem, co tak naprawdę Stanley myśli podczas naciskania właśnie tych wszystkich przycisków. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Proszę nacisnąć I. A jakbym tak wcisnął to? Nie, muszę koniecznie wcisnąć I. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Proszę nacisnąć 2, by oglądać telewizję. No ja bardzo bym nie chciał oglądać telewizji. Zwłaszcza patrząc na to, co się obecnie tam w tej telewizji dzieje. Ale niech będzie. Fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Proszę nacisnąć 1, aby spędzić czas z kumplami. Pewnie zniknie gdzieś coś tutaj. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Proszę nacisnąć A, aby przygotować obiad. No dobra. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Proszę nacisnąć, trzeba powiedzieć dzieciom bajkę. O mój Boże! Tylko nie dzieci! Fuck my life! It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. And then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Pięć, aby powiedzieć, że ją kochasz. Ej, ale ta żona mi zaraz przecież zniknie i w ogóle... Ja się zastanawiam, czemu mi akurat każe naciskać tylko cyfry. Czemu nie mogę wcisnąć jakieś literki dla odmiany na przykład? Nie, może na przykład chcę wcisnąć S, albo nie wiem, na przykład B, może J? Nie! Gra mi każe nacisnąć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. No dobra, 10 już nie jest cyfrą, no. No ale chciałbym... Cały wcisnąć, no. How could there possibly be? In reality, I córkę chciałbym wcisnąć, no! I córkę! Tylko jedną małą litereczkę! Wiem, zagłuszam historię. Proszę nacisnąć, ja robię iść spać. No nareszcie, dziękuję! Literka! Literka!
but he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Proszę nacisnąć U, aby pojawić się rano w pracy. Okej, okay, fajnie, to chyba nam zrestartuje grę. Dobra, cyk! Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Proszę nacisnąć 0, aby nie zadawać... A, nie, off trzeba wcisnąć. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. W sumie to off wyglądał jak 0. Intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe he'll trochę tu mrocznie, powiem wam. And I tried again. And Stanley pushed a proszę umrzeć! And I tried again. Boże, jaka sugestia! Proszę umrzeć! Ta gra momentami jest chyba szczera do bólu. I to będzie kolejny ending? No to będzie kolejny ending, tylko... O! Dziękuję, ładowanie! Dziękuję bardzo, dziękuję. No i proszę! Jedziemy dalej! Czekajcie, ile my czasu tutaj jedziemy? No, dobra, YOLO! Jeszcze jeden sobie ogarniemy, ale to będzie chyba w miarę szybki. Wow! To było zaskakujące trochę, przyznaję szczerze. Tak zawsze w prawo, tutaj nagle w lewo! Dobra, i żeby odblokować następny jednik, to... Może nie tyle, co odblokować, to po prostu odkryć. Trzeba podążać za wskazaniami narratora. Ale tylko do pewnego momentu. Żadnej innej osoby tutaj, strata, tata, bla, bla, bla. Fajnie. Wiem, że to się robi monotonne, ale... No cóż. Trzeba. Ale generalnie tak myślę, że patrząc na ilość endingów, jakie już odkryłem, no to... To jest już otwarte? Nie. Nie jest otwarte. God damn it. Dobra, tutaj coś jest otwarte? Nie. Dobra, gabinet szefa. Dobra, trzeba tutaj ostrożnie. 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 Chyba się już domyślacie, jaki jednik chce zrobić. O Jezus! Stanley was once again stunned to discover not an indication. Restart! No kurde, no nie wyszło mi! Dobra, jeszcze raz. Sprintem. Dobra, to jeszcze raz. Powoli. 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 What? Jest! Jest! Świetnie! Nie muszę powtarzać tego po raz trzeci. Dobra, lecimy. Lecimy i się wracamy praktycznie do punktu wyjścia. Dobra, cyk, cyryk. Nie, nikt się nie pojawił jakoś nagle zaskakująco. W nieoczekiwanych okolicznościach. Okej, okay, no to tak. W sumie co możemy zrobić? Po prostu idziemy. Wracamy się do punktu wyjścia praktycznie. Cyk, cyryk, cyk, cyk, cyryk, cyk, 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 cyk. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. I proszę bardzo. Tutaj nam się... Telefon? Telefon? Shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Coś mi mówi, że to się źle skończy. Ale okej. Okay. Tam odebraliśmy kartonowe pudła i... Dobra. Przechodzimy dalej. Do endingu. O, proszę bardzo. I proszę bardzo. Narrator się został sam z opowieścią. A my tymczasem... Zostawiliśmy go. I uciekamy. Nie wiadomo gdzie. Wiemy mniej więcej po co. Chcemy się wyrwać z tego koszmaru i... No nie powiem, trochę mrocznie tutaj wygląda. Ej nie, w ogóle... Ja wam powiem, w ogóle tak wam powiem, że... Jak ja pierwszy raz robiłem ten ending tutaj, no to...
Ja po prostu tylko myślałem, że tu będzie jakiś jumpscare, że będzie jakiś horror albo coś, żeby tu jakieś tutaj, nie wiem, jakieś potworności się działy, etc., etc. Ale powiem wam od razu, nic takiego się nie wydarzyło. Dzieje się jedynie to, że jest tutaj coraz ciemniej na tej klatce schodowej. I to dlatego stąd ten mrok mniej więcej i bodajże musi być na 760 piętro. Rany, jak wysoki ten budynek musi być, że masz 700 pięter? W ogóle, jeśli jedno piętro ma tak powiedzmy z 3 metry... 3 metry ma jedno piętro, z 300 razy... Ten budynek ma 2 km wysokości? What the fuck? Przyjmując oczywiście, że jedno piętro ma 3 metry. Okej, okay, i mamy naszą drogę ucieczki. I tylko gdzie ona jest? Gdzie jest droga ucieczki? Czyżby na wprost? Halo? O, coś się rysuje. O, proszę bardzo. Jest i nasza platforma ucieczkowa. Cyk, cyryk, cyk, cyk. And? W zasadzie tyle. Tyle w zasadzie. Dobra, i czym nas zaskoczy? O! Niebieski pokój. Tutaj jest jeszcze coś do odkrycia z tego, co tam... Co tam się orientuje. Dobra, to będzie chyba... To będą chyba te drzwi. O! Whiteboard ending. Konsol... Coś tam... Bark? Dobra. Bark. A może chodzi o S-Bark? Jest... Okej? Okay? Dobra! Czy trzeba mu po prostu wpisać bark? I Stanley szczeka! Ej, nie, aż jestem ciekawy, jak to się skończy. Aha, skończy się to tylko w taki sposób, że narrator będzie mówił normalnie, a Stanley może... Właśnie. Szczekać. Bark, 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 bark. Okej. Okay. To jest... interesujące. Zaprawdę... Cóż. Odkrywam tę grę cały czas. Cały czas po prostu tę grę odkrywam. Dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Ale w końcu się dowiedziałem, co zrobić właśnie z tym zakończeniem właśnie odnośnie tej białej tablicy tam w tamtym pomieszczeniu. Ale dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o The Stanley Parable, także, no cóż. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!